Hej, witam was bardzo serdecznie w trzeciej części gry pod tytułem The Book of Unwritten Tales. Tak, mamy się dostać... Wszystko mamy gotowe. Ogólnie mamy się dostać do świata ludzi. Tylko nie pamiętam, co mieliśmy... No, na pewno mieliśmy posadzić... roślinkę jakąś. Aha, zakończenie wojny z pierścieniem. Brzmi rozsądnie. Arcymak ludzi. Nigdy go nie spotkałem. Tężniejszym alchemikiem i szefem wywiadu. Daj mi słowo honoru. Jeśli ten pierścień jest taki ważny, to nie możesz z naszej winy... nie możesz wpaść z naszej winy w posiadanie wroga. Czy używać niewielkich ilościach i krasnoludy to piją? Skąd mam wiedzieć, co tak coś tak piekielnego? Więc piwory jest prawdopodobnie jedyną osobą, która w wypadku przechowywania ważenia krasnoludzkiego, ale zostało całkowicie zakazane. Aha, mieliśmy iść do tego. Do mistrza piwowara. Okej, to próbujemy się dostać na górę z powrotem. Schodki są rewelacyjne. Hop, 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 hop. Hello, Master Brewer, sir. Witaj, wielburze. Chciałbym się o coś zapytać. Chodzi o krasnoludzkie ale. Zakładając, że potrzebowałbym krasnoludzkiego... Jest zabronione, niestety. Dlaczego? Słyszałeś o eksplozji w zimowym szczycie? O tej eksplozji wulkanu? Eksplozja wulkanu. Głęboko pod górami znajdowała się najlepsza krasnoludzka ważalnia. Ejo. To co zabierało mnie tam, kiedy byłem nie większy niż 2 skrzynki. Byliśmy wtedy napici. Tak jakby... Co się stało? No cóż, ktoś się spartaczył i bum! I tyle tego było. Tak się skończyło ważenie krasnoludzkiego ale. Po tym wypadku ale zostało zakazane jako substancja rozrywkowa. Wyraźny smak, ciepło w gardle przepadły na zawsze. Teraz używa się tylko jako broni oraz do... Jak się waży? A czy jednonoga kaczka pływa w kółko? Jasne, że wiem. Jestem mistrzem piwowarem. To nie jest takie trudne. Najpierw zostawiasz jęczmień. Ojej, do wykiełkowania. Następnie suszysz zielony słód, ciągle obracając. Mielesz grubą, upewnij się. Następnie wyrzucasz wszystko do kadzi. Zaciernych, zalewasz. O Jezu. Trochę ten cykl trwa. Następnie wlewamy do kadzi, pozwalamy jej odparować i pozwalamy brzęczce... Boże, zanim ja pogodzę ten brak polskich liter, to jest jakaś masakra. Potem zaczyna się wszystko komplikować. Co? Dochodzimy do najciekawszej części. Może tu mógłbyś uważyć mi trochę ale. Mógłbym. Ale nie zrobię tego, to zabronione. Chcemy się o tym dowiedzieć. Kiedy ostatni raz dowiedział nas jakiś krasnolud? No było dość dawno temu. To było dość dawno temu. Widzisz? Nie chciałbym napić się dzisiaj dobrego, chłodnego, krasnoludzkiego ale. Z radością znowu bym go spróbował. To niemożliwe, brakuje mi kilku składników. Okej, już wiem, co będziemy robić. Tak, dobrze. Umowa stoi, więc czego nam trzeba? Dobrze, czego potrzebujesz? Krystalicznie czystej górskiej wody, chmielu i trochę jęczmienia na słód. I to wszystko? Żadnych piekielnych ogni, oczu salamandry, oddechu smoka, nic z tych rzeczy? Nie, woda, chmiel i słód. Oczywiście jest jeszcze kilka sekretnych składników i naturalnych syntezowanych substancji, aromatyzujących cukier, garść różnych E z numerkami. Ale już je mam. Dobrze, woda, chmiel i jęczmień. Zdobędę je. Skąd mogę wziąć chmiel? Przykro mi, ale ten czarodziejski szczur ukradł większość. Bardzo... Nie mogę go smarnować. Szczur, tak? Mamy tu duży dzbanek krystalicznej czystej wody. Pokaż mi. Tak, to bardzo dobra woda. Możemy jej użyć. Świetnie. Znalazłem duży gar jęczmienia. Nie jest najlepszy, ale będzie musiał wystarczyć. Dobrze, nie będę przeszkadzać. Czyli oddaliśmy chmiel i oddaliśmy dzbanek. Potrzebne nam... Chmiel, to powinienem mieć kilka szyszek. Okrągłego. To nie jest ogromny szczurzy bobek. Chmielowa szyszka. To pewnie wszystko, co zostało z zapasu chmielu. To co? Mamy szyszkę dla niego jeszcze. Mam tu chmiel. Nie, chłopcze, masz go za mało. Aha, to będziemy teraz rozsadzać. Trzeba garści. No, damy radę. Damy radę. Wracajmy teraz do naszego domku i spróbujmy zasadzić ten chmiel. Czyli już wiemy, że nie jęczmień miał się tam znaleźć. Zasadź chmiel w donicy. Dobrze. Teraz tu mieliśmy super nawóz. Uuu, udało się chyba. To dobry nawóz jest. Nie. Ogromne pnącze z mnóstwem chmielowych szyszek. Zbierz. Powinno wystarczyć do zrobienia krasnoludzkiego ale. Powiem wam, że miałam obawy, że nie od razu trafię w to, co powinniśmy zrobić. Głównie dlatego, że miałam dosyć dużą przerwę w graniu, bo w sumie 2 tygodnie, tak? Ho, ho, ho! Mam nadzieję, że nie mieszkowałeś w moich zapasach. Tylko pośrednio. Wszystko, aby odważyć cudowne krasnoludzkie ale. Ha, ha, ha! Pora zabierać się do pracy. Pokażemy jakąś animację czy coś? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. O. Ej, chłopcze, uważaj tylko, żeby nie dostało ci się do oczu. To niebezpieczna rzecz. Będę bardzo uważać. Dziękuję, ser. Powiedz mi, Wilburze, po co ci to wszystko? Krasnoludzkie ale i reszta rzeczy, które nosisz przy sobie cały wieczór. Musisz przedstawić, okej. Okay. Więc to z powodu pierścienia potrzebuję tego wszystkiego. Dziadek pomaga mi dostarczyć pierścień. Wilburze, na takiego małego gnoma jak ty czyha tak wiele niebezpieczeństw. Nie, ale obiecałem Gremlinowi. I chciałbym się dostać do... Dobra. Zasmakować przygody, co? Mhm. Wiesz, nie sądziłem, aby ten pierścień był taki ważny i nie każdy urodził się, aby mieć przygodę, mój chłopcze. Ale może rzeczywiście powinieneś się stąd wyrwać, naprawdę? Tak. Wciąż mieszkasz z rodzicami, dotrzymujesz towarzystwo bardzo interesującemu, inteligentnemu, staremu krasnoludowi, ale to nie może trwać wiecznie, prawda? Więc jeśli wyjedziesz i przeżyjesz przygodę, nawet jeśli to będzie tylko kamień morski, to może kiedy wrócisz z wizytą i opowiesz mi wszystko, co? Obiecuję. Nie zapomnij o nas. Będziesz mi musiał wybaczyć. Mam umówione spotkanie. Tak, spotkanie z kuflem. Ale. Dobra. Udało nam się dostać to, czego chcieliśmy i to dosyć sprawnie. Chodźmy do dziadka. Czy to wystarczy, żeby wyruszyć w podróż? And then we go. Dziadku, dziadku. Pułkowniku, dziadku. Na Boga! Musimy z tym uważać. Brakuje nam tylko... Stawię ci swoją pracę. Tak, wiesz się. Mamy zbyt wiele... Odchodzisz jako wolny gnom i wolny jesteś. Co zrobisz z tą wolnością? Będziesz walczył? Jasne. I w sumie nie wiem, co mamy dostać, bo... No cóż. Oła. Strzelił mi łokieć. Mamy tu jakiś notatnik czy coś? Nie. Mapa. A, zębatki. Mamy nie wiem, jak to otworzyć. Dobra, już wiem. Odpowiednimi narzędziami nie powinno być problemu. Mamy zębatkę. There you are, a 5/18 screw steel sprocket, straight beveled, hard chrome plated, DSA threaded flange with right hand thread and locker in locking. Maybe that cog wasn't all that important. Może to... Leć. Ona już chyba nigdzie dalej nie poleci. Excuse me, Colonel Grandad. Report back. Here's the cog, Grandad. Jej, udało się. Mamy melodyjkę. Wszystko zatrybiło. Twoja latająca ryba była bohaterką, jedną z naszych najlepszych. Będziemy czcić jej pamięć. Mamy już wszystko, czego potrzeba. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. To niebo trwa długo. Przygotuj się do odlotu. Odlotu? Właściwie, co miałeś na myśli? Dokładnie wycelowałem już miasta ludzi, oczywiście. Betsy 11 została zaprojektowana, ale jestem przekonany, że wtarcie tam również twoją kapsułę. Przekonany? Puścisz mnie stąd? Proszę, dziadku. Posłuchaj mnie, chłopcze. Jestem z ciebie dumny. Robisz coś wymagającego wielkiej odwagi. Proszę, Biburzu. Chciałbym ci to dać. Twoje stare gogle pilota. O, dziadku, nie sądziłem. Faja! Bum. Rychło w czas z tym powodzeniem. Ojej. Ojej. Okej. Ja mam nadzieję, że to nie było miasto ludzi. No nie. Gdzie to jest? Jeszcze nam nie powiedział, matko. Powie. Kto jeszcze o tym wie? Arcymak jeszcze niczym nie wie. Jak wiesz, przechwyciliśmy posłańca. Ale... elf, matko, próbowała uwolnić Magdafina. Może coś wiedzieć. Elfka. Trzeba ją obserwować. Dobrze. A teraz, panie profesorze, utniemy sobie krótką pogawędkę. Tymczasem u podnóża gór... W porządku, jestem elfem. Jestem w formie. Aha. Co teraz? Wezmę księgę z sekretami piwnicy McGuffina i zaniosę ją Arcymagowi. Aha. Nie, nie było ich już, kiedy tam dotarłam. Zabrali klatkę, odlecieli. Teraz to my musimy zdobyć księgę. Oczywiście, że niczego nie musisz, ale cóż, co nie można zrobić, to wydaje się bardzo ważne. No jeśli nie jest ważne, to... Boże, jeszcze te kolory. Zanim oni powrócą. Wir. Więc mi nie pomagaj. Może po prostu wróć do domu, tylko nie mów o niczym moim rodzicom. Niewdzięczni. Dobra, czyli teraz chodzimy... Spójrz na dynię. Grządka z dyniami niezbyt zadbana, najwyraźniej spędzą zbyt wiele czasu zagrzebane w książkach. Strach na wyobraź. Kapelusz coś w sobie ma. Możemy go zbadać? Aha. Dobra, spójrz na palenisko. Spójrz do studni. Wyżej głęboko, zaledwie kilka metrów. Studnia powinna być, nie być zbyt głęboka. Powiedziałabym, że to coś w rodzaju prymitywnego młynka. Ziarno wysypuje się z otworów, a nosi... Łąka dostaje się z boku. Duży murowany kominek. Palenisko znajduje się na zewnątrz, a nie w środku domu. Trochę to niezwykłe, ale ma sens, jeśli profesor nie chciał mieć w środku otwartego ognia. Spójrz na metalowe ramy. Okej. Czyli możemy coś powiesić. Aha, okej. My nie mamy żadnych przedmiotów. Oszklony się kamień, jest na nim jakiś napis, ale nie widzę zbyt dobrze. Możliwe, że to jakiś mały... Aha, czyli musimy mieć coś, żeby wzruszyć nagrobek. I coś, żeby powiesić na tych. Użyj korby. Idzie podejrzanie lekko. No tak, nie ma wiadra. Okej. Dobra, wejdźmy do środka może. Spójrz na drewnianą skrzynię. W ogóle, że jest kominek. Nie, czekajcie. Najpierw szafka. Typowy kawaler. Jeden wielki bałagan, talerze, garnki, kubki pokryte lepkim kurzu i tłuszczu i zdechłych much. Fuj. Drewniana balia do... Szare skarpetki, czerwona bielizna. Czy możemy ją wziąć? Nie. Na kominek też nie możemy zerknąć już. Spójrz na... Mała starosiecka tarcza. Wewnętrzna strona jest... Okej. Okay. Lampa ze świeżymi meduzami. Sarkofag. Wygląda na bardzo stary, starożytny sarkofag. Dziwne. Ma zawiesy jak w... Szkoda, tylko śmierdząca mumia. Co my tu mamy? Co to? Czy ty przemówiłeś? Ty mówisz? Ja nie. Cóż mówisz, to oczywiście, dość oczywiste. Że potrafisz mówić i mówisz. Ale oczywiście. Ale powiedziałeś, że nie mówisz. Dlaczego zachowujesz się tak dziwnie, Mortimerze? Ja nie jestem Mortimerem. Gdzie jest Mortimer? Masz na myśli McGuffina, gremlińskiego archeologa. Tak? Nie, oczywiście, że nie. No cóż, też mi się wydaje, że ta rozmowa... że ta rozmowa do niczego konkretnego nie prowadzi. Spójrz na książki. Starożytne tomy. Zapisane w wielu językach. Często używane. Przeczytaj książkę. To dziennik Gremlina. Może znajdę w nim jakieś wzmianki o piwnicy. Niech się przyjrzę. Kto by przypuszczał, że to wszystko właśnie takiemu staremu archeologowi jak ja. I nie znalazłem klucza do zakończenia wojny podczas jednej z moich ekspedycji, ani w Mrocznym Lochu, czy na szczycie strzelistej wieży. Nie, znalazłem go w starej księdze. Pewnie miał na myśli księgę ukrytą w piwnicy, w której znajdują się informacje o tym, gdzie znaleźć. Ukrywa się w połowie. Zastanawiam się, dlaczego nie dostałem jeszcze żadnych wieści od arcymaga z wiadomościami. Mam nadzieję, że nic się nie stało. To jest ostatni wpis. Przed nim są inne. Dobra, mamy jeszcze torbę z narzędziami, które profesor zabierał na wykopaliska. Szczotka, mały szpadel, sito. Weź sito. Dobra. Drewniane pudełko. Możemy je otworzyć? Zamknięte. Fascynujące. Nie ma tak jak wbić się komuś do domu i przeszukać mu rzeczy. Spójrz na drewnianą skrzynię zawierającą kamienie. Kamienne szkatuły? Kamienna szkatuła w drewnianej skrzyni. Skrzynia wygląda bardzo tanio. To pewnie jedna z tych przeznaczonych do transportu. Zbadaj. Otwórz. Co miałoby się stać, prawda? Piasek. Wydaje mi się, czy zrobiło się cieplej. Dobra, przeszukaj piasek sitem najlepiej. W środku coś jest. Mały, malutki kluczyk. Czy ja tym kluczykiem otworzę tą szkatułkę? Chyba tak. Spójrzmy, w środku jest kawałek papieru. Kartka jest gęsto zapisana. Główek znajduje się na Deus Ex. Jest też rysunek kamiennego posągu. U jego stóp znajduje się naczynie z płynem. Niech no się przyjrzę. Duch w maszynie jest mądry i zna wszystkie sekrety tego domu. Tak jest tu napisane. Wlej paliwo do misy u stóp maszyny, aby obudzić ducha. O, jest. Zmiel ziarno, wsyp proszek do gotującej się wody, następnie wlej miksturę do miski. Po tym ziarno dostaniesz od maszyny. Dziwne. Maszyna, która zna wszystkie sekrety domu? Podejrzewam, że wejście będzie w kominku tam z drugiej strony, no nie? Na zewnątrz. Do posągu jest zrobiona z kamienia i pokryty dziwnymi znakami. W podstawie znajduje się sześć... Świetnie. Też się cieszę. Ramy na ścianie. Rama lustra, w niej jeszcze kawałki potłuczonego szkła. Lustro jest przekręcone tak, aby odbijało się w nim kominek. Dziwnie. Dobra, wyjdźmy stąd. Jeszcze na starte drewna możemy spojrzeć. Nie ma mowy, aby McGuffin przetrwał zimę w takim nic za pasami. Zabrakłoby drewna przed końcem. Sobie weźmiemy drewno. Konewka. Okej, czy my możemy tu przymontować doliny i stąd wziąć wodę? No. Czyli nie jest źle. Zastanawiam się tylko, skąd wziąć narzędzia. Okej. Gdzieś powinniśmy mieć możliwość... Spójrz na drewnianą konstrukcję przy oknie. Wygląda na to, że możemy otworzyć je tylko... Drewno w kominku. Dobra. Okej. Teraz moglibyśmy to jakoś rozpalić na przykład. Spójrz na doniczkę. Możemy ją zabrać? Kamienie. Aha, krzemień. No, czyli to fajnie ochronił w sumie krzemień przed zamoczeniem. Oj. Dobra, bierzmy tu. Tu trzeba rozpalić. Aha, co mogłoby... Coś, co mogłoby się łatwo podpalić, tak? Uwolnij nagrobek od podszycia. Czy w dyniach coś znajdziemy? Chyba nie. Tu już więcej też nic nie widzę. Nie, no tu dalej chyba też nie. No tym to raczej tego nie uwolnię. No nie. Dobra, wejdźmy z powrotem i spróbujmy coś wynaleźć. Spójrzmy na bałagan. Dobra, tu nic nie ma. O, drewnianej jeszcze. To jest to pranie, nie? Jego było. Dobra, czyli nic. Czy my możemy wziąć to? Nie, kawałków szkła też nie możemy zabrać. Mała drewniana skrzynia. Kielich, aha. Zabadaj wgłębienie. Sześcioboczne wgłębienie, może do zamontowania posągu. No. Ekspedycji profesora. O, czekajcie, tu coś było. Tu jest sterta dokumentów. Aha. Przeczytać dziennik jeszcze raz. Wszędzie książki. Możemy otworzyć sarkofag jeszcze raz. To musi być to. Jak dobrze cię widzieć, Mortimerze. Jak bardzo dziwna osoba przed chwilą upierała się, że jest tobą. To byłam ja. Ty, Mortimerze, po co udawać, że jesteś sobą? To nie ma sensu. Dokładnie. Zrobiłeś coś z włosami? Wyglądasz jakoś inaczej. Naprawdę myślisz, mylisz mnie z metrowej wysokości pomarańczowym, łysym gremlinem? Mortimerze, spójrz na mnie. Też mam swoje najlepsze lata za sobą. Mortimer mnie przysyła. Szukam sekretnej piwnicy. Możesz mi powiedzieć, jak dostać się do piwnicy? Oczywiście. I gdzie ta piwnica? O jakiej piwnicy ci chodzi? Co? Urosłeś. Tak. Beczka śmiechu. No i skąd ja mogę wziąć następne rzeczy? O. Szklanego okna wydaje się wisieć tu przy... Nie mam pojęcia, do czego to służy. Pewnie trzeba będzie to potem jakoś otworzyć, ale... Czy tu się da wejść za dom, czy coś? Tu się nie da, a tu? Da się tu gdzieś przejść? Rozmawiajmy z ptaszkiem. Może on nam coś pomoże. W ogóle nie boisz się stracha na wróble? Tak, oczywiście. I to jak? No, zazwyczaj pierwszy dajesz nogę. O jaki artefakt może chodzić? Wystarczająco potężny, aby uczynić ze swojego posiadacza władcę świata. Nie, ten przepadł w głębinach oceanu. Ten wyrzucono w ogień, w którym z którego został wykuty. Musi być coś, co nie przechodzi do... Powodzenia, malutki. Trzymaj się z dala od kłopotów. Myślałam, że odleci czy coś. Tym się nie da. Tym się nie da. Dobrze, no to wiemy. Da się to jakoś tu ten? Zapal ogień na palenisku. To też nie. No, chyba nie podpalimy listu. Kurczę, no nie wiem. Zwiesiłam się tu totalnie. Skąd wziąć ewentualne narzędzia? Ona się też niecierpliwi, widzę. Tego nie możemy z gołymi rękami usunąć. Nie da się tu jakoś podejść na bok, na trawę. Chyba nie bardzo. No nic, to my sobie w tym miejscu zakończymy w takim razie. Może wy będziecie w stanie mi jakoś podpowiedzieć, co powinnam tutaj zrobić. Także czekam na wasze komentarze i wasze podpowiedzi. I cóż, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i widzimy się w kolejnej części. See ya!